Jest prokuratorski wniosek o 3-miesięczny areszt dla Marcina Romanowskiego. Zarzuty są poważne, dowody mocne. Byłemu wiceministrowi grozi surowa kara. Zachodzi także obawa matactwa. To uzasadnienie prokuratury. Były wiceminister nie przyznaje się do zarzutów o ewentualnym areszcie. Jeszcze dziś może zdecydować sąd. Anna Ubian-Halicka. Sieć badawcza Łukasiewicz, strategiczny projekt, który powstał 5 lat temu, miał być zapleczem dla administracji publicznej w kwestii obronności, bezpieczeństwa czy gospodarki. Pytanie, czy nie stał się przy okazji zapleczem partyjnym? Budżet większy niż w największych polskich uniwersytetach daje sporo możliwości, a zakończony właśnie w instytucji audyt każe zadać pytania o wydatki, pensje czy umowy aneksowane tuż przed wyborami. Daniel Haliński. Pierwsze po czerwcowych wyborach posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, a na nim m.in. wybór prezydium. Przewodniczącą parlamentu na drugą z rzędu kadencję została Roberta Metsola, a wśród wiceprzewodniczących jest Ewa Kopacz. Łączymy się z Dorotą Bawołek, która w Strasburgu z bliska przygląda się obradom. Dobry wieczór, Doroto. Powiedz, jaki kierunek nowe władze mogą nadać europarlamentowi i na jakie jeszcze stanowiska mogą liczyć Polacy? Strasburga od Doroty Bawołek. Bardzo dziękuję. Autobus z 60 osobami na pokładzie uderzył w konstrukcję tunelu niedaleko Barcelony. 40 osób zostało rannych, 3 są w stanie krytycznym. Pojazd utknął niemal... Sceny jak z horroru w Opocznie. Młody mężczyzna płonął na ulicy. Z pomocą przyszedł przypadkowy świadek, który ugasił ubrania 21-latka i wezwał służby. To nie był nieszczęśliwy wypadek, a celowe podpalenie. Zatrzymano 13, 14 i 19-latka. Ten ostatni usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Szymon Szulczyński. A ja na koniec programu mam jeszcze dla Państwa wiadomość z ostatniej chwili dotyczącą sądowej decyzji w sprawie ewentualnego 3-miesięcznego aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Postanowienie sądu w tej sprawie mamy poznać jutro o godzinie 9. W 19.30 to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i polecam pytanie dnia u Aleksandry Pawlickiej. Dziś Anita Kucharska-Dziedzic, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dobry wieczór Panią, dobranoc Państwu, dobrego wieczoru. Do zobaczenia. We'll be right back.